Cześć, z tej strony Alekarek i dzisiaj Wam powiem z mojej perspektywy ucznia, co myślę o lekcjach i o pracy zdalnej. No to na początku powiedzmy, że to jest moja szczera opinia i nie każdemu może się podobać, ale z tego co zaobserwowałam, to po prostu powiem Wam. No to po pierwsze, moim szczerym zadaniem więcej jest wad niż zalet. Serio, i tu serio, możecie trochę być zaskoczeni, bo wy uważacie pewnie, że na odwrót. Ale jeżeli serio, jeżeli ktoś ma na przykład problem z mikrofonem na lekcji, ale już poza lekcją ma po prostu dobre i fajnie go słychać, to po prostu strona jest nieodpowiednia i serio, dużo podobno na tej stronie jest problemu z mikrofonem, więc jakby nie rozumiem, czemu dalej się istnieje taka lekcja zamiast na innej platformie, to dalej na tej samej. W ogóle są problemy z kamerą też, na których lekcjach jest potrzebna kamera, bo po prostu nauczycieli tak się mieli, widzimy się, więc no wiecie, no i posłuchajcie, no moim zdaniem tylko powinno jakieś taki coś przekazać, to przez na przykład jakieś przez na przykład dzienniczek elektroniczny, czyli między innymi Librus, jakieś samą lekcję i pracę domową. I tutaj jeżeli chodzi tutaj, że nie o chodzi, tutaj niektórzy twierdzą, że nauczyciele muszą powiedzieć, bo inaczej nie zrozumiemy. Mamy przecież podręcznik, mamy przecież internet. Możemy się sami wyuczyć tego. Serio, jeżeli ja nie byłam w szkole i dostałam 4 albo 5, tam już nie pamiętam, to jest bardzo dobry wynik, chociaż mi nauczyciel nie powiedział. Więc dla mnie to jest największa plama. No i w ogóle, sorry, coś się stało. I teraz powiem Wam z jednej zalet. Ja bardziej rozumiem, jak ktoś mi powie, ale przecież powiecie, że sam sobie zaprzeczyłem. Lecz nauczyciele czasem tak tłumaczą, jakby powiedzieć, że masło jest tłuste, więc jest myślane. No, masło myślane. Więc moim zdaniem, chociaż żebyście jakośkolwiek przygotowali, nie tylko z pokazaniem jakichś obrazków i notatkę, ale też sami jakieś wypowiedzenie, bo jakby, no takie to jest słabe. No i no też jest taką wadą, że jeżeli ktoś się spóźni, bo na przykład jest taka aplikacja Microsoft Teams i tam, jeżeli cię nie wpuszczą na początku lekcji, to potem oni mają to gdzieś serio już. Czasem tam zobaczą, no ale no wpuszczą to wpuszczą, ale już jeżeli ktoś się spóźnia 5 minut, ponieważ na przykład jest lekcja przesunięta, no to oni mają to gdzieś oczywiście, bo ty nie zdążyłeś, ale ty, że nie widziałeś, że jest przesunięta lekcja. Czemu tak mówię? Bo sam tak miałem. Po prostu moja pani, bo nie chcę tutaj mówić imienia i nazwiska, więc powiem, moja pani od matematyki po prostu przesunęła lekcję matematyki, nic nie mówiąc nam. No i ja się spóźniłem i no nie było, no było słabo, bo dostałem taki mały, że dlaczego ja tak późno przyszłam, takie, bo jakby nic na nie napisali, że jest przesunięte. Serio, raczej nikt nie wiedział, a raczej wszyscy byli. I to jest dla mnie zaskakujące. W wiadomościach nic nie było. Nic na nas nie napisali, więc no takie 2 na 10. No i ogólnie moim zdaniem tylko, jeżeli chcemy wykorzystać lekcję. I jeżeli mamy i nie mamy kamerkę, to na przykład uczniowie mogą, jeżeli mają wypalić ósme, mogą bez kamerki tam jakoś coś przeczytać w podręczniku, tylko zamienić parę zdań, żeby to brzmiało takie prawdziwe.
Skąd tak mówię, bo jeden mój kolega, nie chce tutaj już mówić kto, tak zrobi i mi powiedział, no przepraszam, to jest takie głupie. Więc moim zdaniem tylko powinno być, jak już elekcja, to jakaś kartkówka z kamerką, gdzie widać głównie blat, gdzie piszemy, tylko żeby było widać zeszyt i długopis. Pokazanie blatu i żeby był czysty, albo chociaż nie było jakiś ciąg. No i moim zdaniem ściąganie na lekcji to jest takie dwa. Takie po prostu szanowanie nauczyciela, bo jednak może troszeczkę tam się przygotowywać, a to po prostu tak się ściągasz, więc troszeczkę nie róbcie konia. No chociaż nie raz nie zróbcie tak, no. No i posłuchajcie, moim zdaniem wszystko powinno być za sprawą na przykład Librusa, bo jak już mówię, mamy podręcznik, możemy się wyuczyć perfekcyjnie. Nie, serio, po co nam wypalić nauczyciela, która jest jeszcze błędna, no. No. No i to by było w sumie na wszystko. Po prostu chciałam wam powiedzieć, bo moja pani matematyki, która jest moją wychowawczynią, kazała nam napisać szczerą opinię, a ktoś mi przerobił moją opinię, żeby bardziej była pozytywna niż taka moja szczera opinia, więc po prostu stawię wam na YouTube'a moją szczerą opinię. I serio, mi się nie podoba e-learning i praca zdalna. Powinno po prostu być wszystko przez internet. Nie pokazywanie się, bo serio, jest tyle wpadek. Też jakieś programy telewizyjne nagrywają tam na przykład Szkoła z TVP, ale to nie tylko, bo przecież Szkoła z TVP taki słynie już swoich wpadek, ale też inne programy TVN, Polsat, który przeznaczył wszystkie pieniądze, które zebrali na blok reklamowy, który absolutnie nic nam nie powiedział, tylko przypomniał, co mamy robić, czyli po prostu siedzieć w domu, a jak już wychodzimy, to z maseczką wychodzimy. No i właśnie, to jest takie, no, słabe. A więc pamiętajcie, że jeżeli się nie zgadzacie z moją opinią, okej, okay. Jeżeli się zgadzacie, proszę bardzo, mi to nie przeszkadza. Serio. Więc proszę, żebyście skomentowali ten film, zostawili łapkę w górę i słupka. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.